Mateusz Kaniowski, a ze mną Kamil Łaszczyk, który wywołał tak wiele emocji w walce z Mateuszem Ferrarim. Po pierwsze, gratuluję zwycięstwa, już gadaliśmy o Oktagonie. Oła, jeszcze mi zęby wybijesz. A po drugie, to było coś niesamowitego. Ty zdajesz sobie sprawę, że przegrywałeś tą walkę z 4 punktami i zostało tak mało czasu i mimo to skończyłeś. Brawo. Kurczę, no wygrałem to myślę charakterem, tak jak to pewnie powtórzę w następnym innym wywiadzie. Wygrałem charakterem, jakimś tam doświadczeniem, zmęczyłem go, chciałem go zmęczyć i udało się. Ale prawda jest taka, że zaskoczył cię? Nie, no tylko był silny. Niczym mnie nie zaskoczył. A mnie to zaskoczyło. Myślałem, że jednak łatwiej ci będzie bronić tych sprowadzeń, a przez te pierwsze 2 rundy naprawdę był bardzo silny. Wiesz co, no ja byłem głupi, że tam kopałem coś tam, nie? Ja tak mówię, ja uwielbiam adrenalinę, uwielbiam też się sprawdzać. Kiedyś trenowałem capoeira i kiedyś też dobrze kopałem, no ale... Tu było mało czasu, no miesiąc i tam 2 tygodnie, to jest mało czasu na przygotowanie. W boksie pierwszą walkę miałem po 3-4 miesiącach, więc tu powinienem też mieć więcej czasu, no było mniej. Udało się wygrać jeszcze w parterze, coś pięknego. No nie? Ty w parterze. Fajnie, że się udało. Ciężka to była walka, natomiast Ferrari w ogóle nie chciał się z tobą bić. Pamiętam na początku pierwszej rundy, on dwukrotnie się prawie przewrócił od samych twoich przyruchów. On wiedział, że to jednak dużo waży, mimo tego, że mówił zupełnie coś innego. Natomiast skończyło się tak, że jednak ty wyszedłeś z tego oktagonu o własnych siłach, a Ferrariemu było ciężko. On zostawił chłopak całe serducho i uważam, że mentalnie jest również zwycięzcą, bo jednak ze sportowcem dał świetny pojedynek i wygrywał zdecydowanie do momentu zakończenia. Trzeba dać mu uznanie, że pokazał charakter. Powtórza się to z tą wagą było to, że no tak jak mówię, ja chciałem się sprawdzić, no kurde, co miałem walczyć z gościem, który mnie nie trenował, przyszedł, ważył dużo, dużo więcej, nie trenował. Dzięki temu, że mówiłem, że musi zrobić wagę, to ja wiedziałem, że będzie przygotowany w jakiś sposób, że będzie trenował, no bo musiał rzucić tą wagę. A jakby nie trenował, nie rzucał wagi, no to pewnie by po pierwszej rundzie już nie miał tlenu, więc no. Czy jak on był w dosiadzie, to bałeś się, że sędzia przerwie walkę? Nie, kontrolowałem, byłem ruchliwy, te ciosy nawet jak uderzał, to robiłem uniki, byłem ruchliwy, więc... I w drugą stronę, czy bałeś się, że sędzia nie przerwie walki, kiedy ty go biłeś? Kurde, no nie myślałem o tym, biłem po prostu, żeby to skończyć. Próbowałem go tam trafić, tak żeby go odcięło całkowicie, no ale sędzia go przerwał, więc no, coś pięknego. No właśnie, nie chciałem oddać szacunek sędziemu, ponieważ... Myślę, że nie jeden by się zawahał kilkukrotnie, żeby w main evencie 8 sekund przed, kiedy jest taka no, różnica, jeżeli chodzi o punkty, przerwać pojedynek, bo niektórzy by to przetrzymali do końca, więc brawo dla sędziego, bo decyzja była słuszna, Ferrari faktycznie włożył głowę w matę i się nie bronił. Tak, kurczę, no życzę mu zdrowia, tak jak mówiłem od razu od początku, życzę mu zdrowia, wiem, że nie wyszedł stamtąd o własnych siłach, tylko na noszach. Ja nigdy nikomu nie chciałem, nigdy nie zrobić nikomu żadnej krzywdy. Jestem sportowcem z krwi i kości, tak jak mówię, szanuję zawsze każdego zawodnika, trochę tego chłopaka nie szanuję, tak nie szanuję ze względu na to, co mówiłem, uderzył do chłopaka z Partyzanta, ale za to, że pokazał charakter, serce też dał do walki, więc dziękuję. Wow, a podasz mu rękę? No nie, no kurczę, ciężko. Jeśli podejdzie i powie, Kamil, dziękuję ci za starcie, to podasz mu tą rękę, czy nie? Będzie ciężko, będzie mi ciężko, mi to na nie pozwoli. Zamkniesz oczy i tak delikatnie wyciągniesz. Nie, nie, raczej nie. Powiem tak, szanuję go, że dał charakter, że dał mi ciężkie rundy, dał mi się sprawdzić, no ale no, kolegami nigdy nie będziemy. Ta walka przybliża cię do możliwości tego, o czym marzysz, czyli walki o pas mistrzowski w boksie. Natomiast pytanie, czy jakbyś stoczył taką jeszcze jedną walkę, to czy jeszcze bardziej by cię nie przybliżyło? Kurczę, wiecie co, jak tutaj przyjechałem, miałem około 5000 obserwentów, nie wiem ile jest, ale dużo, dużo, dużo więcej. Myślę, że to mi na pewno dużo pomoże. No kurczę, dzisiejszy świat zwariował, lajki, obserwujący. Odnalazłeś się tu. Kurczę, no odnalazłem się, tak jak mówię, jestem z trochę rodziny takiej, no, patologicznej. Ja bym tu się odnalazł, naprawdę bym się tu odnalazł w wieku 18 lat. Myślę, że bym był gwiazdą, bo potrafiłem być... Kamil, jesteś w tym momencie. No jest mi miło. Jesteś w tym momencie, więc może to jest czas, żebyś to wykorzystał. Pieniądze, sława. Kurczę, wiesz co, możliwość. Czy w życiu są najważniejsze pieniądze, jakby były w życiu najważniejsze pieniądze? Kurde, miałem nieraz propozycję fajnych wyjazdów do pracy i mieć fajne pieniądze. Ale tu możesz walczyć z takim Marcinem Wrzoskiem w stójce, na przykład w K1. No tak, kurde, no nie mówię, że nie, nigdy nie będę mówił, że nie. Walka Dawida z Goliatem, Piotr Szeliga, walczymy w stójce.
kurczę, same konie, kurde. Ja mam pomysły. No masz pomysły, nie? Inaczej. Wszystko jest kwestia dogadania. Akurat tutaj, czy do Piotra Szeligi, tak dobrze mówię, Piotra Szeligi, czy do tego, no nie ma żadnego urazu, bo widzę, że to są dość normalne chłopaki, którzy no kurde, no, nie robią z siebie urabura, są tak, są w miarę normalni. Wrzosek to jest kurde prawdziwy sportowiec, więc kurde, to była na pewno walka taka, no czysto sportowa, więc nie mówię, nie? Nie mówię teraz tak, no czas pokaże. Fajnie to wszystko wyszło, myślę. A jak ci w ogóle podoba cała gala? No bo chyba to była największa gala, na jakiej walczyłeś, jeżeli chodzi o widownię, nie? Nie, największa gala... Światła, widownia, ekrany. Nie, największa gala była w Stanach, Madison Square Garden i w Anglii, jak walczył Anthony Joshua. Uwierzcie mi, że to było coś pięknego, walczyłem na tych galach i... Słyszałeś doping podczas walki? Słyszałem, więc no dziękuję wszystkim kibicom, którzy byli za mną i tym młodym, którzy... wierzyli we mnie i tym, którzy nie wierzyli, też dziękuję. A czy widziałeś knockout Alana? Nie, jak walczę, nigdy nie oglądam żadnych walk przed, nie obserwuję, skupiam się na sobie. No to ciekawe, dlaczego? Deprymuję. Ja tak mam od dziecka, nigdy tak, jak walczyli ktoś, tam ja miałem walkę, to ja nie oglądałem, wchodziłem po prostu, ja mam swój plan, swoją koncepcję i od tak mam od dziecka po prostu. Kurczę, najbardziej to mnie zastanawia to, że 8 sekund i byś miał teraz zupełnie inny humor, Ferrari byłby gwiazdą największą w internecie, że pokonał Kamila Łaszczyka i w ogóle, i patrz jak mało czasu, jak te sekundy zmieniły kompletnie obraz. Bóg czuwa nad dobrymi. Okej, to jest ciekawe sformułowanie. No chyba tak. Dobrze. Cały event jak oceniasz? Ja wiem, że nie oglądałeś, ale chodzi mi o organizację tego wszystkiego. Czy to jest coś innego niż w pięściarstwie? Jest coś innego. No jest na pewno zrobione to na wysokim poziomie. Jest tu zainwestowane kupę pieniędzy, więc trzeba to... organizator naprawdę powiedzieć, że no wielki szacun, więc na pewno to jest co innego. Ale kurde, w miarę się odnalazłem, więc dziękuję. Widzisz? Dał radę wyjść, pierwszy kontakt. Ale ci dali prezent. A tak serio teraz mówisz? To zaraz pogadamy. Tak, chodź. Zaraz zrobimy osobny wywiad z Amadeuszem, ale chętnie posłucham, co powiesz. Żebym se klapnął. Kurwa, ale ci dali prezent, Kamil. Teraz już bez żadnej złości, bez uszczypliwości, kurwa. Ale ci prezent dali, ja pierdolę. Też się cieszę, że tak mówisz. Ale znaczy nie wiem, ja się bawiłem zajebiście, kurwa. Dzięki za walkę, może będzie rewanż. Ja też dziękuję. Nie mówię nie, mamy wpisaną klauzulę, że w K1. Więc... A w MMA? Słuchaj, walczyliśmy już w MMA i jest wpisane w K1 i... Ale bo kurwa, prezencie ci dali, no. Ja pierdolę. Panowie, jaki szacunek jest między wami, aż nie wierzę, jest klasa. Dopiero co napierdalaliśmy, to nie będziemy się teraz gryźć, przynajmniej z mojej strony, nie wiem jak z jego. Ja nie jestem osobą, która lubi się kłócić, ja się nie kłócę. Mówisz, że prezent, no tak ja mówię, no. To ty nie wyszedłeś z narożnika, z ringu o własnych siłach, a ja wyszedłem. Ale bo ja mam zerwany mięsień, to nie miałem jak chodzić, wiesz. I wiadomo, że byłem wyjebany z tlenu, ale mam mięsień zerwany, no. Natomiast emocje, jakie daliście, to była jedna z najbardziej emocjonujących walk w historii, freak fightów, to na pewno. A to mi miło. A zawalczymy rewanż? K1. Ale tylko w K1? Tylko w K1. A w MMA czemu nie? Walczyliśmy, wpisaliśmy, mamy klauzulę K1, człowieku. Ale to masz klauzula była jakbyś przegrał. I jak wygram, to też K1. Chyba, że wolisz w boksie, nie ma problemu. Za 10-krotne moje wynagrodzenie. Panowie, to miły moment, ja z wami zbiję pionę. Wy, jeśli chcecie, to też dziękuję, Kamil.